Cześć wam. Jako, że jestem artystą, a wydarzyły się pewne komplikacje w moim scenariuszu, czyli odwiedziła mnie policja i zabrała mi marihuanę, to jest raz. A dwa, wczoraj piłem alkohol i w sumie nic nie pomógł, tylko czuję się gorzej, więc właściwie to jestem wkurwiony. A jako, że jestem wkurwiony, to chciałbym wam coś powiedzieć. I trochę się wyżyć, bo jak się wyżyję artystycznie i wypowiem, to wtedy jest mi lepiej, bo jak się rozmawia z ludźmi i się mówi, co się myśli i nie trzyma się tego w sobie i w głowie, to wtedy jest łatwiej. To powiem wam tak, najważniejsze co teraz z zadań mamy, to zdobyć oczywiście zasoby do mojej kampanii, bo bez tego ani rusz. Bo to równa się to. No to proste, rozumiecie? Więc jak brakuje mi tego w tym momencie, a wszystko inne załatwiłem, to teraz muszę załatwić to, bo to jest najważniejsze teraz, rozumiecie? To jest taki must have, priorytet. Więc ja myślę, że zrobię tak, że pójdę dzisiaj do komendy, bo nawiązałem już tam rozmowy, komenda. Wiecie co, ja zwyczajnie pójdę do komendy, pogadam z komendantem i poproszę go we wsparcie w moim leczeniu, bo jestem osobą chorą i potrzebuję stale przyjmować marihuanę, więc po prostu pójdę go i go poproszę o tą marihuanę, więc mam nadzieję, że otworzy mi magazyn i udostępni pewne substancje, które będę mógł przetestować i pokazać wam kolejne eksperymenty, bo to jest ważne. I to właściwie jest najważniejszy cel na dzisiaj, bo to jest piątek, no to tym bardziej trzeba to zorganizować i właściwie jak tylko to zorganizuję, to można powiedzieć, że zaczynam weekend, a że wam... A że lubicie też takie ciekawe formy artystyczne, performance i w ogóle i głupota ludzka jest bezcenna tak naprawdę, to postanowiłem kogoś wkurwić w sumie, bo czemu ja mam być sam wkurwiony? Skoro ja jestem wkurwiony, to niech inni też będą wkurwieni, tak sprawiedliwie, nie? Tak porówno, nie? Więc jako, że rozdaję porówno... Ty... O ja jebie, jaki dobry żart. A ta policja źle szukała. O, przechuj, to jest przejmany, patrzcie. Jak ktoś jest w czepku urodzony, kurwa, nawet się zioło znajdzie po przeszukaniu policji. Tyle wygrać. O, ja jemy. Dużo tego nie ma, ale zawsze będę spokojniejszy. O. No właśnie. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat, a ja wam opowiem o takim ciekawym okresie mojego życia, czyli o takiej firmie jak Inspiria. Inspiria. Kropka. Spacer. Jakaś taka znajoma ta nazwa, nie? Spacer. Kto tą spacę tu kurwa wsadził? Dobra, Inspiria Space, to było tak. Jako, że Marta mnie postanowiła zostawić, powiedziała, że to koniec naszej pięknej znajomości,
To nie chciałem siedzieć w domu, się wkurwiać i niechcący nie chciałem mi skrzywdzić, znając swoje zdolności do wkurwiania się, a potrafię się wkurwić. To skorzystałem z propozycji jej syna, czyli Radka, i pojechałem do jego kolegi, który miał mieć zestaw Viana. HTC-ka, coś tego, tamtego, coś ciekawego, nie? I w końcu dałem się namówić, pojechałem z nimi i wtedy poznałem Michała Książkiewicza. I od pierwszego spotkania jakoś tak, że tak powiem, poczuliśmy chemię, bo gdzieś tam wyczuliśmy swój potencjał i możliwości, tak bym to nazwał. I na początku było zajebiście, zaprosił mnie do współpracy. Ja oczywiście się nakręciłem, bo to technologia, tak mówię, którą ja znałem, na którą czekałem, którą kochałem jako gracz i którą chciałem mieć dla siebie, pojawiła się po prostu na ziemi. I od tamtego momentu, napędzany siłą marzeń, robiłem co w mojej mocy, żeby zdobyć wiedzę. Wiedza, więcej wiedzy, więcej, więcej, więcej. Kiedy wy siedzieliście sobie w plusie na słuchawce, by ciule zgrzybiałe, kiedy ja chodziłem do was wielokrotnie proponować wam pracę za lepsze pieniądze, to wy woleliście siedzieć na słuchawce w zjebanym call center zarządzanym przez debilne osoby. GZ to jest wasz wybór, każdy podejmuje własne wybory. Ja podjąłem inny wybór, więc podjąłem edukację. Zawsze marzyłem o studiach, a to były moje studia. Właśnie takie zderzenie tego, co potrzebowałem, rozumiecie, w życiu. I oczywiście Michał zdjął ze mnie blokady i pokazał mi, że żyjemy w świecie bez ograniczeń, rozumiecie? I od tamtego momentu myślę na ziemi tak samo, jak myślałem w wirtualnym środowisku. Bez ograniczeń. I pomimo, że na początku było dobrze, ja tam przyszedłem do firmy, dużo pomagałem, starałem się zrobić jak najwięcej i robiłem wszystko i nic. I w sumie, suma summarum, wyszło, że totalnie nic nie zrobiłem, wiecie, przez cały okres 2 miesięcy, jak tam byłem. Tak usłyszałem oczywiście od mojego mentora Michała i dlatego poprosił mnie o opuszczenie zespołu, bo nic nie robiłem dla zespołu, rozumiecie? No, zresztą znacie mnie, to wiecie, że jestem bezużyteczny i to normalne, że lepiej się pozbyć mnie niż ze mną porozmawiać, bo w sumie to nic dobrego nie przynosi, nie? Także jako wy to wiecie i on też o tym się dowiedział, no historia była taka, że ja z nim zacząłem tam współpracować, zacząłem mu pomagać, uczyć się u niego za darmo, dzięki czemu mogłem się rozwijać, prawda? W tym czasie byłem zarejestrowany jako osoba bezrobotna i cały czas właśnie uczyłem się, badałem rynek, żeby się przygotować do otwarcia własnej działalności gospodarczej. I teraz sprawa wygląda w ten sposób. Ja tam przyszedłem do pracy, pracowaliśmy. Zaprosiłem syna mojej byłej, Radka, do współpracy. Sprawdził się wspaniale, w życiu do niczego nie doszedł, podobnie jak ja, ale przez to, że szybko umiał uczyć się nowych programów na komputerze, przy pomocy właśnie mentora, czyli Michała, który go kierował na odpowiednie ścieżki, że tak powiem, myślowe, na konkretne zadania, wyznaczał mu cele, był liderem. To tylko przez to ten Radek, bezużyteczny, głupi dzieciak skaleczony przez rodzinę własną, która robiła z niego debila i imbecyla i pozwalała mu być nierobem, to po prostu dzięki temu on się całe życie rozwijał w domu i dzięki temu teraz może zaistnieć już w swoim zawodzie jako grafik, programista. Chuj wie, może robić co chce i być kim chce, po prostu wolnym człowiekiem. Bo każdy z was to może robić, bo to jest proste. I przyszedł Radek oczywiście, jako że ja byłem, tak jak mówiłem, w rozłące, a jednak starałem się naprawić błędy młodości, chciałem naprawić to, co zepsułem, tym bardziej, że po rozstaniu miałem czas, żeby przemyśleć wiele spraw i dużo się nauczyć i przewartościować swoje życie przede wszystkim. Więc chciałem naprawić swoje błędy, chciałem wszystko naprawić, ale wyszło w ten ciekawy sposób, że od momentu, kiedy zaprosiłem tak naprawdę Martę do współpracy również do firmy, gdzie oczywiście z jej ust usłyszałem nic z tego nie będzie, to pewnie taka praca jak moja mama wariatka mi załatwiła, że to nic z tego nie będzie. A wielka modelerka, Marta Wysocka, rozumiecie? Tytuły takie, tego filma grała, rozumiesz? I ona przez 4 lata nie umiała znaleźć pracy. To albo jesteś ekspertem i świetnym grafikiem, albo nim nie jesteś.
A może jesteś ekspertem i dobrym grafikiem, ale brakuje ci czegoś, na przykład umiejętności sprzedaży. Może po prostu nie umiesz się sprzedać, a pomimo, że oferowałem swoją pomoc wielokrotnie przy szukaniu pracy, oczywiście ona stwierdziła, że zrobi to po swojemu, no i zrobiła po swojemu, 4 lata roboty nie znalazła. Brawo. Tak, z takich rzeczy, co mnie wkurwiły bardziej tak naprawdę, to była sytuacja, kiedy ja siedząc w Inspirii znalazłem taką stronę, rozumiecie? Taka prosta strona internetowa, masz wypisane oferty pracy i wystarczy kliknąć biorę pracę. Tyle, że płacone nie w złotówkach, tylko zależnie od projektu, w dolarach, w euro, w chuj kasy na wyciągnięcie ręki, rozumiesz? Wystarczy kliknąć, bierę, ja to zrobię, to wszystko, widzicie? Bierę. I światowej klasy modeler nie poradził sobie z trudnościami na polskim rynku. Ale jak jest ktoś światowej klasy modelerem, to potrafi zarabiać w internecie. Bo świat to internet, bo świat to sieć, bo świat to połączenie, dzięki któremu możemy się porozumiewać swobodnie. I tak, co do Michała, to było tak właśnie, że zaprosiłem Martę, żeby było lepiej. I słuchajcie, i taki śmieszny żart, bo Marta coraz bardziej się na mnie zamykała i blokowała. I żeby było śmieszniej, jak ja już sobie zacząłem odpuszczać z Martą, rozumiecie, już chuj, odjebało jej, nie chce ze mną być, dobra, nie musimy być razem, no ale mam dziecko, które kocham, swoją córkę, prawda? I im bardziej próbowałem się skontaktować z córką, tym ona się czuła bardziej, zaczęła mi oskarżać o stalking, grozić mi przepisami prawnymi, rozumiecie, w ogóle zaczęło jej odpierdalać bardziej. Im ja bardziej próbowałem się z dzieckiem skontaktować, z dzieckiem, które kocham, tym ona bardziej utrudniała mi kontakt i zamykała się w sobie. Co więcej, całą tą chujową atmosferę, którą ona czuła do mnie, przenosiła na dziecko i przenosiła na wszystkich pracowników w pracy. I dlatego zostałem poproszony o opuszczenie zespołu, bo jeden pracownik się przy mnie chujowo czuł, rozumiecie? A z mojego punktu widzenia, no to tak, zrobiłem w chuj w Inspirii, pomogłem, starałem się to rozkręcić i nawet poprosiłem Michała, wiecie co, o 1%. Taka cegiełka, rozumiecie, za wkład wniesiony. No to powiem wam, jaki jest Michał. Jako że jest wizjonerem, jest osobą bardzo mądrą i wykalkulował wszystkie swoje szanse na starcie, to uznał, że osoba, która dała mu 50% właściwie kapitału, sprzętu, nawet taka osoba, co w tyle włożyła do firmy, z udziału w firmie ma tyle. 0%. To jest wartość pana Michała Książkiewicza. Wycenił się tak wysoko, czyli ludzie dla niego są mało wartościowi. Na początku wydawało mi się, że jest wielkim wizjonerem, pan psycholog, 33 lata, a dopiero jak miałem okazję z nim pobyć i analizować jego zachowania i wypowiedzi, to teraz mogę śmiało powiedzieć, że po pierwsze tak, ma 33 lata, ale w porównaniu do mnie jest dzieckiem, to jest pierwsza sprawa, bo jest emocjonalnym dzieckiem, które nigdy w życiu nie poznało, czym jest prawdziwa miłość. A przez to, że ludzi traktuje przedmiotowo jak zabawki i nie szanuje ich, a tym bardziej nie szanuje kobiet, bo dla niego są ważniejsze cycki niż wiedza tak naprawdę, bo to są jego wartości, postanowił, że o, skoro sam jest takim siulem, który sobie nie potrafi w życiu poradzić, to pozbędzie się mnie i dzięki temu będzie miał rodzinę na własność. I tak oto wspaniała rodzina, Radek, Marta i Michał, pracują razem w tym wspaniałym startupie, który kiedyś może się rozwinie. Choć nie sądzę, bo ten rynek jest delikatnie, dynamicznie się rozwijająco zapełniony przez moją osobę, że tak powiem. Także jeśli chodzi o Michała, nie mogę dać rekomendacji, zdecydowanie nie, bo widać, że jest egoistą przede wszystkim, że wszystko co robi, robi wyłącznie dla siebie. I uważa siebie za pępek świata. Jako że jest tym pępkiem, uważa siebie za pępek świata, a ja też się uważam za pępek świata, nasze spostrzeżenia nigdy nie będą tożsame. I dlatego jest konflikt interesów przede wszystkim. A ja jako właśnie, że dostałem dobrą lekcję od życia, że zostałem zajebiście mocno dociśnięty, jeśli chodzi o moją sytuację życiową, a moje marzenia były napędzone
zajebiście mocno, a jako że przewartościowałem swoje życie i okazało się, że moja miłość do mojego dziecka jest dla mnie w życiu najważniejsza i z tej miłości powstał mój plan, to dlatego go kontynuuję, bo jakby wiem, dlaczego to robię, tak? A każdy twój śmiech sprawia, że jestem silniejszy. A z każdym jednym filmem, z każdym jednym słowem moje słowo jest droższe. A z każdym jednym oddechem ty zaczynasz się coraz bardziej niepokoić. Co się dzieje? A co się dzieje, to ci mogę wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Ja jestem chorym człowiekiem i mam wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które powinienem leczyć, a kolejną wizytę w NFZ-cie mam na grudzień, więc jak widzicie, trochę mi czasu jeszcze zostało, więc muszę zarobić chyba jednak na jakąś wizytę prywatną, bo mnie na państwowe leczenie nie stać, bo mi zdrowie na to nie pozwala. Już nie mówiąc, że zęby też muszę naprawić i też nie mogę czekać miesiącami, żeby dostać jakieś chujowe plomby z NFZ-u, które za chwilę wypadną, bo później znowu pójdę do prywaciarza i usłyszę: o, widać, że pan na NFZ-cie był, tak? To chujowo, tamto chujowo i wszystko do poprawy, więc każdy z was ma wybór. Możecie żyć w swoim chujowym świecie albo dołączyć do mojego chujowego świata. Co byście nie zrobili, macie chujowy wybór. I tym chujowym akcentem zapraszam na kolejne wyznania, wyzwania, czy chuj wie co.